żywioł. Ze studia na trakcie. Na ławeczce. Gospodarzem programu jest Jakub Rutka. Jakub Rutka, witam bardzo serdecznie. Kolejny piątek po godzinie 18. Witam bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu programu Na ławeczce, czyli Jakub Rutka na żywioł. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Maciej Gudowski. Witam, dzień dobry. I chyba już teraz myślę, że nie trzeba przypominać, lektor, wspaniały głos, między innymi Dynastia. Tak. Z Archiwum X. Tak. Matrix. Matrix. Co ludzie powiedzą. Też ostatnio. Władca Pierścieni. Tak. No i najświeższe, no już trochę jednak minęło, głos drugiej linii metra. Sprawa sprzed niemal roku, ale no tak, to jest takie najbardziej aktualne z tych masowych produkcji. I jak pan się czuje z tym, że to właśnie pan został wybrany przez ludzi, no bo jednak ta różnica była w głosach? Byłem zaskoczony, dlatego że, tak jak już to wcześniej mówiłem, no mnóstwo sław i sceny, i mikrofonu, moi znakomici koledzy radiowi, wypadło na mnie. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz, jest mi bardzo, bardzo miło. No, jak tak miło wypadło, no to trzeba było się i postarać dobrze, żeby to potem wszyscy byli z tego zadowoleni. Mam nadzieję, że to już metro kursuje do dzisiaj z moim głosem i że pasażerowie no, korzystają z tego. No ale oprócz metra jeszcze pasażerowie mogą pana słuchać jeszcze gdzie indziej, w innym miejscu. No w paru innych miejscach, bo jeśli już mówimy o czymś na szynach, to jeszcze jest szybka kolej miejska warszawska. Jeszcze są oczywiście stacje telewizyjne, studia nagraniowe, no i Polskie Radio. W Polskim Radiu. Ostatnio właśnie wracając z nagrania słuchaliśmy Polskiego Radia i wszystkie te dżingle, wszystkie zajawki. Program pierwszy. Pogoda. Program pierwszy. Ale też i zapowiedzi audycji, program drugi. I prowadzenie niektórych audycji o bardzo późnej porze, to prawda, to były nocne audycje, też program drugi. Także trochę tej roboty lektorskiej w radiu jeszcze dla nas zostało. Ale oprócz tej pracy lektorskiej jeszcze był epizod z pracą dziennikarza i prezentera. Teleekspresu. Teleekspres. I nawet na YouTubie można znaleźć archiwalne nagranie. Też to obejrzałem. Dzień dobry. Jest czwartek, 17 grudnia. Za tydzień Wigilia. Prognoza pogody na jutro jest taka, że nie tracąc na nią czasu, przechodzimy do rzeczy ważniejszych. W Wigilię Święty Mikołaj i Teleekspres wybierają się z wizytą do warszawskiego szpitala dziecięcego przy ulicy Litewskiej. Małych pacjentów chcemy obdarować naszymi prezentami, ale pomyśleliśmy, że wielu z Państwa będzie miło przyłączyć się do nas. Czekamy na maskotki, przytulanki, lalki i misie. Można z nami kontaktować się pod tymi numerami telefonu od 10 do 15. Kończymy Teleekspres. Do widzenia. Zaraz, jeszcze... Ja wiem, byłem mniej siwy niż teraz, albo i w ogóle jeszcze nie miałem siwych włosów. Zgadza się. To było wiele lat temu. Pracę. Fajnie. To było ciekawe przeżycie, bo to już było tak. Po paru latach mojej pracy jako... Cały czas byłem speakerem radiowym, po paru latach pracy lektorskiej. No i tak nagle pojawiło się coś nowego. No i teraz wahanie. Wybrać, nie wybrać, zostać przy tym, co mam. Konserwa, czy jednak jakiś odważny ruch do przodu. Zdecydowałem się, że ja to zrobię. To były dawne czasy, to była jeszcze telewizja analogowa, jak ja to mówię, no bo komputerów nie było, one dopiero powoli, nieśmiało wchodziły w nasze życie. Sprzęt telewizyjny też nie najnowocześniejszy, to był początek lat 90. Ale za to tak, wspaniały zespół, cudowni ludzie, z którymi się kapitalnie pracowało. Ja zresztą z Teleekspresem byłem związany jako współpracownik już od dłuższego czasu, bo po mniej więcej 6 miesiącach ich istnienia dołączyłem jako lektor. Czytałem z OFU Teleekspres, no i potem nagle powstał pomysł, żebym może spróbował poprowadzić i jakiś czas tam wytrzymałem jako prowadzący, oni ze mną wytrzymali, może to bardziej o to chodzi. Ale fajnie było, coś nowego. W pewnym momencie stwierdziłem, że no dobra, to już i teraz z kolei trzeba zdecydować się, bo niepodobna ciągnąć takich dwóch srok za ogon, bo to się nie uda. I mnóstwo zajęć w radiu i bardzo dużo zajęć w telewizji, nagrania, no i jeszcze Teleekspres. Wybrałem. Wybrałem radio i wybrałem pracę lektora. Ale z Teleekspresem łączyły mnie jeszcze przez długie lata miłe wspomnienia. Byłem zapraszany na różne ich rocznice.
Było bardzo miło. Czasami jeszcze się spotykamy z niektórymi kolegami i wspominamy. Teraz to już są starsi panowie. Kobiety się nie zmieniły. Nie chciałby pan wrócić do tych czasów i poprowadzić jakiś program? Znaczy, czasu w żaden sposób się cofnąć nie da. Nie, to nie dla mnie. Nie. To nie dla mnie. Ja zresztą obserwuję współczesną telewizję. To jest zupełnie coś innego niż ta telewizja, z którą wtedy ja miałem do czynienia. To jest telewizja niesłychanie dynamiczna. To jest telewizja cyfrowa. Myślę tutaj w ogóle o poziomie, na którym ona w tej chwili funkcjonuje. Ja jednak uważam się w dalszym ciągu za bardziej analogowego, więc niech już tak zostanie. Lektorstwo, kiedyś lektorzy, no wiadomo, byli obecni, wszechobecni, filmy, seriale i tak dalej, ale o nich się mało mówiło. Dopiero jakiś, no to już parę lat temu, nagle zrobił się taki właśnie, jak to powiedzieć, boom na lektorów. Kto to jest? Kto to naprawdę czyta? Ludzie zaczęli się zastanawiać, jak te głosy wyglądają. I od tamtej pory zaczęły się wywiady, spotkania, coraz więcej tych wywiadów, coraz więcej. Teraz jeszcze doszła ta druga linia metra, jeszcze więcej wywiadów. No, czy oprócz już tego rozpoznawania głosu, już jest pan też rozpoznawalny pod względem tutaj, no, wyglądu, że ludzie patrzą i mówią, o, poznajemy. Teraz już tak. Przykład z ostatnich tygodni, ja mam takie swoje ukochane miejsce, gdzie spędzam od ponad 40 lat urlopy na Kaszubach. Urocza miejscowość, uroczy ludzie. I w zasadzie oni przez dłuższy czas nie wiedzieli, kto ja jestem i co ja robię. Kilka może najbliżej znanych mi osób, no, wiedziało, że ja radio, że tam czasami telewizja. No i właśnie w tym roku świeża sprawa. A to miła pani, która sprzedaje przepyszne warzywa. Że no to ja się wreszcie dowiedziałam, kim pan jest i co pan robi. I tak dalej, i tak dalej. Także no to jest... Oczywiście to zawdzięczam głównie sprawie właśnie drugiej linii metra, no bo tu było mnóstwo wywiadów, mnóstwo spotkań, ale też jest potrzeba ludzi, tłumaczę sobie to w ten sposób, że tak, ludzie, ja do ich domów się wdzieram czasami o bardzo nieludzkich porach i terroryzuję ich swoim głosem. No więc chcieliby przynajmniej wiedzieć, jak ja wyglądam. Co ten Gudowski, znaczy jaką twarz ma ten Gudowski? No dobrze, no to jest państwa prawo. Państwo się domagają, żeby obejrzeć mnie raz na jakiś czas albo posłuchać, co mam do powiedzenia o swoim życiu prywatnym, o hobby, o zainteresowaniach. No to jestem. I jak z rozpoznawalnością podoba się panu to? Czy trochę nie czuje się pan? To jest na razie, nie, to nie jest agresywne, to nie jest przykre, to jest bardzo miłe. To jest bardzo miłe, a tak jak od wielu lat mówię, to znakomicie świadczy o takim uchu muzycznym Polaków, że jednak potrafią rozróżnić, dopasować głos do twarzy albo zwrócić uwagę, że czyjś głos różni się od innych. Mnóstwo pracy lektorskiej. Jak pan spędza swój wolny czas? No urlop już tutaj wspomnieliśmy, tak? To jest bardzo prosta odpowiedź, bo nie spędza się czegoś, czego nie ma. Aha. Chociaż nie, bronię od paru lat, bronię właśnie takich pór jak zakończenie pracy 19, najchętniej 18, o 20 to już jest ostateczność. Żeby właśnie troszeczkę żyć. Zresztą mam obowiązki, to jest wieczorny spacer z psem. No i Labrador, tak? Labrador, tak jest. Tak jest. I trzeba jeszcze chociaż poudawać, że się żyje jak normalny człowiek. Pracy jest mnóstwo rzeczywiście. Gdybym chciał i oddał się jej bez granic, to prawdopodobnie musiałbym zrezygnować z mieszkania, bo nie byłoby kiedy. Ile czasu spędza pan dziennie przed mikrofonem? Przed mikrofonem to trzeba iść od 9 do, no powiedzmy, 19. To jest trochę tego. To jest trochę tego, to jest bez przerwy, bo średnio przyjmijmy, że czytanie 90 bądź 100-minutowego filmu plus jakaś krótka przerwa i przemieszczenie się między studiami czasami to są 2 godziny. Więc takich filmów w ciągu dnia, no tak żeby nie zabić się własnym tempem życia, powinno się czytać maksymalnie 4, czyli około 8 godzin pracy, ale to jest nierealne. 5 to jest konieczność. Czasami trzeba, bo to są szybkie terminy emisji. Teraz filmy najczęściej przychodzą w ostatniej chwili. Tłumacz też ma bardzo mało czasu, więc to się czasami nagrywa na wariackich papierach. Mówię o 5. 6 to już jest taka granica troszkę niebezpieczna dla zdrowia, bo to jest 12 godzin czytania. Byłem młodszy, owszem, robiłem takie rzeczy. Teraz już nie. Zdarza się robić, znaczy wiem, że się zdarza, bo to już sam odpowiem na swoje pytanie, lektora do bajek. Teraz w sumie dubbing wyparł po części, no do większych tych produkcji jest dubbing i ten dubbing coraz bardziej w tych animowanych serialach jest przyjmowany, ale lektor też się zdarza. Oczywiście, że tak. Znaczy... I na przykład ja trafiłem na taką produkcję Mój mały kucyk Pony. Było coś takiego. Lektor Maciej Gudowski. Tak, wiele lat temu w nieistniejącej już firmie to było nagrywane.
No specyficzna produkcja, no ale no, to jest tak, no jak lektor przychodzi na nagranie, to nie wybrzydza, lektor czyta, no to co mu dadzą. Jak mu film nie pasuje na przykład o jakimś dyktatorze krwawym i odmówi, nie może, no bo jest w pracy. To chodzi. Jeszcze tylko nawiążę do tego, że tak, są wyspecjalizowane kanały telewizyjne, właśnie z kreskówkami dla dzieci dubbingowane. I fantastycznie, bo to jest przynajmniej możliwość, no niektórzy aktorzy mają miejsce pracy. Mogą się tam realizować. Chociaż z drugiej strony, nie dalej jak 2 albo 3 dni temu czytałem dla jednego ze studiów nagraniowych Toma i Jerego. Też bywa. Do dziś mam w uszach sprawa sprzed wielu lat. Taki fantastyczny serial o Strusiu Pędziwietrze. Tak. Tak. I to czytał przed laty dla też już nieistniejącej firmy nagraniowej Andrzej Matul. Jego interpretacja, jego czytanie tych filmów to było coś fantastycznego. I do dzisiaj mam to w uszach i pamiętam, i tu szapoba przed dokonaniami kolegów aktorów, ale on był wtedy najlepszy. Właśnie na temat dokonań Andrzeja Matula ostatnio z Andrzejem Leszczyńskim też mieliśmy okazję porozmawiać. Wspominaliśmy serial Czarna Żmija, który, czy miasteczko South Park, nie wiem, czy... Tego nie oglądałem, ale Czarną Żmiję kojarzę i pamiętam, i nawet gdzieś w domu mam odłożone, bo to jest zostało potem wydane na płytę DVD. Tak. Fantastyczna zabawa. Widzisz nawet, że on wręcz nie czyta, nie jest lektorem, tylko wręcz on sam jednoosobowo dubbinguje całość. Andrzej kreuje i ja mu tego bardzo zazdroszczę. Robił to genialnie, mam nadzieję, że będzie chciał to jeszcze robić przez długie lata. No, mistrz mowy polskiej w końcu. Oczywiście. Ale był pan też głosem w tych końcówkach wielu kreskówek, Flintstonowie, czyli był dubbing, ale samą końcówkę... No, wybrano. Lektor Maciej Gudowski. Poproszono o czytanie, jakoś ze mną wytrzymywali długie lata. Później niestety też musiałem z tego zrezygnować, bo to tak, było i troszkę uciążliwe dla studia i dla mnie. Kończyłem nagrania, była godzina czasami 22 albo i nawet po, i cała ekipa realizacyjna musiała siedzieć i czekać na mnie, żeby nagrać, nie wiem, do 15 czy do 20 filmów te końcóweczki. Bo to się zmieniają aktorzy, nie można było nagrać jednej dla całego serialu. No i trzymałem tych biednych ludzi, oni już dawno pokończyli swoje zajęcia i czasami siedzieli 2 godziny i czekali na mnie. Nie w porządku, ja nie lubię takich sytuacji. Sam też byłem już zmęczony. Praca o 22:30, tam gdzie wszystko trzeba precyzyjnie wystukać dykcyjnie i zmieścić się, bo tam czasami limity były straszne. 17 sekund na końcówkę, 12 sekund. I praca przy tym to było wyczerpujące, no więc też trzeba było coś wybrać. Tak albo tak. Zdecydowałem, że dziękuję. Na ławeczce, czyli Jakub Rutka na żywioł. Powiedział pan, że lektor nie wybrzydza w swojej pracy, ale ja bym chciał się dowiedzieć, czy byłaby jakaś produkcja, której za żadne skarby by pan nie chciał swojego głosu użyczać. Ja miałem taką sytuację raz, dawno temu w życiu. Swoim zawodowym. Przyszedłem na nagranie niespodziewanie do normalnie funkcjonującego studia nagraniowego, które już wtedy miało swoją znakomitą renomę i bardzo dobrze się tam pracowało. I nagle siadam, zaczynam czytać i na ekranie pojawiają się według mnie, oczywiście to jest zawsze bardzo indywidualna ocena, zaraz dojdziemy o co chodzi, sceny rodem z filmu pornograficznego. Dla mnie to tak wyglądało. Ja myślałem, nie, proszę państwa, ja nie będę tego czytać. Do widzenia. To było chyba już na trzeciej stronie tekstu. Tam aż 3 strony były? Nie, to było znacznie więcej. Już na trzeciej stronie nie wytrzymałem. Oddałem to i podziękowałem. Byli zaskoczeni, ale w sumie się ze mną nawet zgodzili. No bo wrócę teraz. No ta dyskusja, co jest pornografią, co nie. No jednemu się kojarzy z chusteczką do nosa, komuś innemu z czymś innym. Ja wtedy stwierdziłem, że nie. Koniec. To była taka jedyna sytuacja w życiu. Tomek Knapik wspomniał, że każdy lektor czytał porno, tylko nie wszyscy się mają odwagę przyznać. No właśnie, bo jeżeli będziemy tylko mówili, że tak. Co rozróżniamy, Emanuel, czy porno, to jest pornografia, to ja przeczytałem prawie wszystkie Emanuel dla telewizji polskiej. Czy mamy na myśli filmy po 22 na Polonii? No to już tego to chyba raczej pornosem nazwać nie można. To raczej taki o zabarwieniu erotycznym. Pewnie tak, no coś lżejszego. Czy pan jako lektor zawodowy, człowiek pracujący głosem, zwraca przy rozmowie z kimś, czy poznaje po raz pierwszy kogoś, zwraca pan uwagę na głos u kogoś innego? Tak, to już jest takie zboczenie zawodowe, ale tak. I co najbardziej? Bo to się człowiek zawsze wsłuchuje. Nie, drażni to nic. Drażni to nic, bo nie każdy jest Caruso. Także to nie o to chodzi, ale jeżeli... Znaczy inaczej, inny mechanizm. Wyłapuje się natychmiast coś fajnego, takiego i ciekawego w głosie. Miękkiego, ciepłego, zdecydowanego.
I czy na przykład pan, słysząc głos, na przykład już samo to usłyszenie czyjegoś głosu jest w stanie na przykład powiedzieć coś panu o tym kimś? To jest mylące. To nie. To nie. Do wyciągania wniosków jest trochę za blisko. Nie, no trzeba tego kogoś poznać. Między innymi dlatego przestrzegana jest w dalszym ciągu zasada, że no nie ma tak, żeby ktoś z ulicy wszedł do radia, usiadł przed mikrofonem i już. Nie. Takiego klienta się najpierw obrabia, potem się go sprawdza i dopiero potem puszcza się go na takie coraz szersze wody. To co można o mnie powiedzieć? Dobrze. Tak. Tu, jeżeli chodzi o głos, oczywiście śpiewakiem operowym pan nie będzie, bez złudzeń. A propos śpiewaka operowego, bo mam też u pana epizody muzyczne. Chyba z moich studiów. No i jeszcze za czasów kabaretowych. Tak było. Pan był... Śpiewanie to by za duże śpiewanie, słowo. Ale i granie chyba. Granie też gitara? Była. Ale była gitara i potem było 30 lat przerwy i rok temu kupiłem sobie gitarę właśnie na Kaszubach. Mam takie nieziszczone do dzisiaj plany, że po prostu z kolegą, z którym wtedy żeśmy grali w kabarecie, jeszcze wrócimy do tego, bo no coś trzeba na emeryturze robić. No, to się zbliża. Czego najbardziej chciałem zapytać o jakąś najgłupszą rzecz, jaką pan miał, jaka pana spotkała, dotycząca pracy lektora, ale poza studiem. Może związana z głosem. Czy jakaś taka najdziwniejsza sytuacja, którą... To nie, one nie były takie skrajnie dziwne, żeby powiedzmy zaskakiwały i odbiegały od normy. Nie, to jest na ogół właśnie rozpoznaniem przez kogoś. Z tym, że no, dla mnie czasami jest to zaskoczenie, bo się po prostu nie spodziewam, że w takim miejscu ktoś może mnie skojarzyć, moją twarz z tym głosem i wiedzieć, że ta ma tam twarz, tylko że to jest Gudowski właśnie. Ale zaskoczenie. Wrócimy teraz do sprawy właśnie drugiej linii metra. Proszę mi wierzyć, że miałem wtedy przedziwne i przeurocze sytuacje. Obcy ludzie na ulicy zatrzymywali się, a to pan, gratuluję panu. Miło mi bardzo. Nie znałem tych ludzi. To naprawdę byli obcy ludzie spotkani na ulicy. Przechodnie. Fajne. Na ławeczce, czyli Jakub Rutka na żywioł. Ja chciałem nawiązać też do tej sprawy, jak dzwonił pan ostatnio do mnie i usłyszał pan siebie. Tak. Na tej poczcie. Pierwszy raz. Ja potem odsłuchałem tą wiadomość. Pierwsze co to właśnie pana śmiech. Pierwszy raz pana spotkał tak, żeby gdzieś zadzwonić. Znaczy ja to robiłem wielokrotnie. Nagrywałem różnym ludziom. Właśnie tego firmom, rodzaju instytucjom. Tak. Ale żebym tego odsłuchał, to był po raz pierwszy. Fajne. Jakie to było wrażenie? No niesamowite. Się, o rany, ja znam tego faceta. Znam tego faceta, który to mówi, jeszcze na końcu się przedstawia, czytał Maciej Gudowski. Chciałem zapytać, w sumie to już pytanie zadałem raz przy naszej właśnie rozmowie, ale ocenę właśnie pana na temat tego kina, które się no, zmieniło strasznie. Strasznie to jest właściwe słowo. Właściwe słowo. No nie przesadzajmy. Oczywiście to sobie ewoluuje, ale proszę dokończyć, proszę o pytanie. No właśnie chciałem nawiązać do tej kinematografii, bo ludzie na przykład bardzo się wypowiadają krytycznie na temat polskiego kina. Ale coraz więcej też krytyki słyszy się pod kątem właśnie amerykańskich produkcji, które kiedyś właśnie oświeciły tym jakby przykładem, że są no, amerykańskie kino dobre. Tak teraz znowu obserwujemy, no, że coraz chyba trochę to kino idzie. Zdarzają się przecież produkcje nadal no, ambitne i bardzo fajne, ale no, pan czytając, ile takich filmów w ciągu na przykład dnia, jak pan ma trzy filmy, ile jest takich, które pomyśli pan sobie o... Całkiem kawał przyzwoitego. Ustawmy inaczej proporcje. Mm-hmm. Tydzień, może jeden. Jeden na tydzień. I na ogół... Mówimy o nowych filmach? Tak. O, to jeszcze gorzej. To dwa tygodnie i jeden. Natomiast jak się ma dużo szczęścia, to można właśnie trafić w ciągu tygodnia na stare. No powiedzmy filmy, które mają 20-15 lat. Mm-hmm. Jeszcze wtedy to jakoś wszystko wyglądało. To wynika jeszcze z bardzo innej istotnej rzeczy. Mianowicie po prostu ten pierwszy garnitur amerykańskich aktorów to byli wtedy nieco młodsi ludzie. Mieli siłę do większej pracy. I no inaczej im się pewnie pracowało. Teraz proszę spojrzeć. Robert De Niro, Donald Sutherland, żeby chociaż tylko te dwa nazwiska wymienić. Jeszcze wielu innych. To no, niestety, to są ludzie, którzy się... No, większość z nich chorała w moim wieku. No, Kevin Costner przecież. No. Oni się troszeczkę już starzeją. Nie są Harrison Ford.
prawda? Wspaniały aktor, genialny aktor, ale kilkadziesiąt lat temu. Teraz prawdopodobnie też w filmie specjalnie skrojonym dla niego zagrałby cudownie. Ale no, kto zainwestuje w taki film, prawda? Inwestuje się w młodszych ludzi, w młodszych aktorów. Nie wiem, czy oni są zawsze w stanie podźwignąć ciężar. Jeżeli do tego dołożymy teraz tak, współczesne trendy, żeby nie powiedzieć moda, ten ciachany taki montaż, to co po prostu mnie odstrasza. Ja uciekam wzrokiem wtedy od ekranu, bo mnie to męczy. Ja nie jestem w stanie skoncentrować się na dobrym odbiorze filmu. Nie wiem, może jeszcze jestem stary, może ja się nie nadaję. Pojęcia nie mam, no ale tak to czuwam. No i to w sumie, jak się na siebie to wszystko ponakłada, to o, jak to dobrze, że mam w domu parę starych filmów na DVD, to sobie spokojnie obejrzę. Czy co, jeżeli miałby pan na przykład do wyboru, do nagrania, wolałby pan nagrać kilka odcinków serialu, czy na przykład dwa filmy? A, to zależy, o jakim serialu pan mówi. No, weźmy, no nie będę wymieniał tych dobrych jakichś takich, no, ale ogólnie, bo na przykład Tomek Napik powiedział, że on nie lubiłby czytać seriali. On woli krótkie ogólnie, im mniej do czytania, tym lepiej. No to jest stara zasada, to każdy lektor przy zdrowych zmysłach tak odpowie, oczywiście. I przecież ja pamiętam mój pierwszy film, który czytałem w życiu, miał 16 stron listy dialogowej, to już wtedy mnóstwo kolegów, mi starszych kolegów zazdrościło. Im mniej, bo wiadomo, że to jest wtedy mniej lektorskiej roboty, no nie ukrywam, my jesteśmy na ogół zmęczeni i chcielibyśmy tak sobie posiedzieć przez dwie godzinki, popatrzeć, raz na jakiś czas jedno słówko wrzucić i byłoby pięknie. No nie, niestety tak nie ma. Jest teraz przerażająca moda na realizowanie filmów dokumentalnych. Przedtem był standard, 5 aktów, czyli 41, 42, no góra 45 minut. Nie, teraz dokument ma 90 albo i więcej i 60 stron listy dialogowej, a w dokumencie to jest niestety tak, że nie ma dialogów ładnie rozrzuconych po karteczce papieru, tylko jest tak, narrator i setka. Kończy narrator, zaczyna się setka. Kończy się setka, wchodzi narrator. Po dwóch godzinach takiego czytania to człowiek ma oczy na szypułach. Już to jest męczące. Wracając do sprawy, co bym wolał, tak? No, nie no, są te fantastyczne seriale. Możemy tu rzucić parę tytułów, które bardzo chętnie. No, z Archidumix na przykład. Mhm. Pamiętam taki kapitalny serial, przy którym się fantastycznie bawiłem, Alf. Dawne dzieje. No ale jest mnóstwo właśnie fabularnych filmów, dla których też no, rzuciłbym wszystko i tylko te czytał. A jest coś na przykład, to jakaś produkcja, film czy serial, której zazdrości pan na przykład innemu lektorowi, że on akurat miał okazję to przeczytać? Z jednej strony... House of Cards nie chciałby pan przeczytać? A nie czytałem tego? Chyba nie. Nie, nie czytałem, faktycznie. No, nie. Wiem, że to jest chyba bardzo popularny serial, ale Boże mój, to ja mam mnóstwo spraw. A nie oglądał pan? Nie. Ja nie oglądam telewizji. A, no tak, w pracy już się... Dla mnie zostały tylko prognoza pogody po programach informacyjnych i to jest wszystko. Panie Macieju, dziękujemy bardzo serdecznie za rozmowę i za wizytę u nas, ale to jeszcze nie koniec. Mamy dla pana taki od nas prezencik. Od nas taki prezencik. To jest dla pana... No to jest rękodzieło, dlatego proszę się nie przestraszyć. To jest rękodzieło. To jest od naszego programu. To jest dla pana prywatna stacja Głos Drugiej Linii Metra. Jeju. Maciej Gudowski jako głos. No wybraliśmy stację, no mówię, to jest własnoręcznie robione, dlatego może to wyglądać pokracznie trochę. Ależ to jest wspaniałe. Ale własna prywatna stacja dla siebie na pamiątkę. Od nas na miłe wspomnienie naszej rozmowy. Bardzo, bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło. Dziękuję ślicznie. To ja dziękuję również. Moim i państwa gościem był Maciej Gudowski, a my widzimy się już w następny piątek w kolejnym wydaniu programu Na Ławeczce, czyli Jakub Rutka na żywioł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia.